Dobra, Złotko. Na mnie, poproszę cię. No jak? Robert Złotkowski po treningu, no dzisiaj rzeczywiście, tak jak się przyglądałem, ja to powtarzam w tych rozmowach, ale tu było widać, zresztą po Macie też to widać było, że trochę potu zostawili ci twoi podopieczni. Podopieczni, których ostatnio ci nie brakuje. Naprawdę coraz więcej tych zawodników, zresztą zawsze u ciebie to tak nie można było narzekać na brak tutaj zaangażowanych, mocno znanych postaci w szkolenie swojej stójki, ale teraz i Gal dużo takich blisko i tych zawodników troszeczkę, więc wiesz co, ja musiał dzisiaj po prostu, żebyśmy porozmawiali sobie, ja będę wymieniał nazwiska, jeśli pozwolisz, po kolei, a ty będziesz mi mówił, dlaczego są tak słabi, twoim zdaniem, dobra? I dlaczego akurat musisz ty koniecznie z nimi pracować? Robert, no bo tak, powiedzmy, i tu masz i UFC, i KSW, i fan, tak? No właśnie. I jeszcze pięściarze. Jest tego trochę, także bardzo się cieszę, że mogę przekazywać wiedzę. Szkoda czasu mówić o wszystkich, raczej może nie szkoda czasu. Chodzi o to, że każdy ma coś do poprawienia. Chociaż mają już całkiem niezłą tą technikę, to uważam, że zawsze coś można poprawić. Każdy jest wobec siebie krytyczny, ja jestem krytyczny wobec zawodników i wiecznie widzę gdzieś tam jakieś małe niedociągnięcia i zawsze chciałbym, żeby to robili lepiej i byli najlepsi, walczyli z najlepszymi i osiągali najwyższe laury. Bardzo dyplomatycznie wybrnął, ale ja pozwolę sobie na troszeczkę tych nazwisk mieć, bo te nazwiska gdzieś się... Poczekaj, ja po kolei. Tak jak sobie teraz przypominam, kto tu był pierwszy? Łukasz Jurkowski po długim okresie powrócił do takiego bardzo mocnego trenowania, wiadomo, czeka go walka. Jak widzisz Łukasza teraz, jeśli chodzi i o tych zawodników na ich tle i w ogóle jeśli chodzi o jego możliwości teraz w tym momencie, przed tą walką na gali KSW 39? Powrócił po 6 latach przerwy. Z tego co wiem, tam Łukasz troszkę się ruszał, coś tam robił, prowadził zajęcia, ale obserwując jego wideoblogi widać, że jest aktywnym człowiekiem. Wiadomo, że to nie były takie ścisłe stricte przygotowania pod walkę, tylko po prostu prowadził aktywny tryb życia. Musiał zrezygnować z wielu rzeczy, by powrócić do reżimu treningowego, do diety. No jak na razie gdzieś tam się tym wszystkim odnajduje, był głodny tego. Mam nadzieję, że wszystko się tak ułoży i 27 będziemy w fajnej, dobrej formie i damy dobrą walkę. Rozumiem, że jeszcze cały czas go na to stać. Tu nie ma wątpliwości. Jak najbardziej. Łukasz ma ten potencjał w sobie. Wybrał sobie bardzo trudnego rywala, także nie chce walczyć ze słabymi nazwiskami. To się chwali, jak przegrywać to z najlepszymi, ale wiadomo, idziemy po zwycięstwo, ale tak jak mówię, to jest walka i po tak długiej przerwie musi naprawdę dobrze się postarać i bardzo mocno zmotywować do tego, żeby osiągnąć ten sukces. Zresztą wiemy, że akurat Kudziu to, jeśli chodzi o stójkę, też jest zawodnikiem, który no, w tych swoich dobrych momentach rzeczywiście bardzo mocny miał ten element, więc tu też trzeba z nim, jak rozumiem, i w tym, na tym polu też podjąć no, twardą rywalizację. Jak najbardziej, no i nie boimy się tego, także mam nadzieję, że będziemy przygotowani na walkę w każdej płaszczyźnie. To skoro jesteśmy przy KSW, to zostaniemy przy KSW. Debiutant, jeśli chodzi o tą organizację i jeśli chodzi o zawodowe MMA, Damian Janikowski, zapaśnik, ale tak jak patrzyliśmy dzisiaj, to nie tylko stara się przyszykować o to Grand & Pound kojarzone z zapaśnikami, również, wiadomo, przecież ta stójka jest bardzo istotna także dla niego. Jak Damiana oceniasz? Wbrew pozorom ta stójka nie jest taka słaba, jest bardzo fajnie się rusza, szybko łapie, ma dobre cechy motoryczne, gdzieś tam szybko potrafi naśladować te ruchy, które pokazuje, wybiera dla siebie to, co jest dla niego najlepsze. Wiadomo, że jego konikiem jest jednak te zapasy, także będziemy dążyć do tego, żeby był bliższy kontakt. No, ale jednak ten boks musi potrafić i musi uderzać gdzieś tam tymi rączkami, a przy okazji dobrze się bronić. No. Jeszcze zostajemy przy KSW w takim razie. No i teraz zobacz, co się teraz czeka. Monster taki teraz będzie tu, Popek Monster. Monster. No. Proszę? Taki napój jest chyba. Też jest, ale to ale o tym nie będzie. No dobrze. Pijesz troszeczkę? Nie. Energię tylko staram się nie. No właśnie, one podobno niezdrowe są. No tak czy inaczej, Popek Monster, Popek Rak, jakby na to nie patrzę. Dzisiaj go na treningu akurat nie widzieliśmy, natomiast też z tobą się teraz przygotowuje. Jak trener tego pana ocenia? A więc tak, no, przygotowuję się. Wbrew plotkom i temu wszystkiemu, co dookoła się mówi, trenuję. Ciężko jest zrobić 100% zawodnika, który
niezdrowo prowadząc się, raptownie rzuca wszystko i wraca do reżimu treningowego i trenuje, tak? Gdzieś tam trzeba to troszeczkę wprowadzić, tego zawodnika zbudować i razem z Darkiem Giersem, profesorem Kamilem Umińskim, gdzieś tam to składamy do kupy, żeby to jakoś tam zagrało i wyciągnąć jak najlepiej z tego, co mamy, bo tak jak mówię, no budowanie zawodnika to jest okres długoterminowy tak naprawdę, no nie można od razu buł rzucić i z dnia na dzień budować, zajechać po prostu organizm. Wiesz dobrze, że rozstał się z poprzednim trenerem, mówię tu o Marcinie Różalskim, w no, nie najlepszej komitywie. Popek tam troszkę jest między nimi złej krwi. Bardzo był Różal zdegustowany tym, co zaprezentował Popek. Nie boisz się tego, że gdzieś tam po występie i ty możesz być bardzo niezadowolony z tego, co się w klatce udało osiągnąć? Staram się przekazać jak najlepiej wiedzę swoim zawodnikom, a ile oni z tego wyciągną, ja nie wejdę za nich do klatki, czy do ringu, czy do oktagonu i nie mogę za nich walczyć, choć pewnie czasami bardzo bym chciał, że patrząc na to, co się dzieje w ringu. Przekazuję wiedzę na tyle, na ile mogę, na tyle, ile oni chcą, na tyle ją chwytają, tak? Staram się to zrobić jak najlepiej, bo robię to dla ich dobra, a co oni wiesią, wszystko mają w głowie i w sercu tak naprawdę i to tak naprawdę od nich zależy, jak zaprezentują się w ringu. Jeśli są otwarci i będą chcieli walczyć, będą mieli tą chęć zwycięstwa, na pewno wygrają, a to się okaże tak naprawdę. Tak kończąc temat, Popka, powiedz, jak ty oceniasz? Ma to serce do walki, czy nie ma? Bo tak niektórzy twierdzą, że właśnie jemu tego troszeczkę też brakowało podczas tego, poza oczywiście umiejętnościami, poza tym obyciem w klatce. Troszkę tego serca do walki gdzieś w walce z Pudzianem zabrakło. Też tak uważasz, tego serca do walki brak Popkowi? Gdzieś tam zabrakło, bo trafił ciosem, nawet tam Mariusz przyklęknął na, był taki moment, że przyklęknął na jedno kolanko, gdzieś tam poszedł do przodu, a Paweł się zamknął i tak naprawdę oddał tą walkę. Nie wiem, coś nie zagrało. Dusza wojownika jest w nim, czy nie? Powiedz. To się okaże, tak naprawdę. Ring weryfikuje wszystko. W tym wypadku oktagon. W tym wypadku oktagon zweryfikuje wszystko. Tak naprawdę na treningu możemy być mistrzami tarczy, możemy być mistrzami treningu, a jednak trzeba... 50% walki rozgrywa się przed walką, także zobaczymy, jak sobie, każdy z zawodników radzi sobie inaczej ze stresem, z tłumem, ze wszystkim, z przygotowaniami. Niektórzy tego nie znoszą i po prostu nie są w stanie przejść i wejść z tym do klatki i się spalają po prostu przed walką, niestety. Czyli tu musimy na weryfikację tego wszystkiego, co się wydarzy przed walką, do niej samej poczekać i zobaczyć, jak będzie Popek się prezentował. Ja zrobię wszystko, żeby ta walka jak najlepiej się potoczyła i cały sztab trenerski, no ale tak jak mówię, no wierzymy w to, że będzie dobrze. A rywal nie jest taki specjalnie prosty, w sensie takim nawet gabarytowym bym powiedział, to nie jest prosta sprawa kogoś takiego przygotować. Jak najbardziej, także no zobaczymy, no poczekamy na efekty. Czekaj, to KSW mamy za sobą, tak szybciutko do UFC pozwolisz sobie, w momencie przejdę, bo chyba mamy tutaj, dzisiaj oglądałem tak tych, którzy klasycznie u ciebie już od dłuższego czasu, a więc pozwoli, że tych w jednym taki trochę worek wrzucimy, żeby już nie rozwodzić się specjalnie, bo tam był dzisiaj Marcin Tybura, twoi wajciężcy, że tak powiem, z treningów, czyli Marcin Tybura i Daniel Omielańczuk, nie było Janka, ale on też, wiadomo, no na razie nie może specjalnie się przygotowywać, trochę przerwy. Ci ciężcy, jak tam ich stan w tym momencie oceniasz, tym bardziej, że Marcina akurat niedługo czeka walka z Andrzejem Arlowskim. Tak jest, bardzo ciężka walka, ale zarazem bardzo fajna, bardzo emocjonująca dla mnie, legenda UFC, Andrzej Arlowski, także fajnie, no. Czekam tylko na to, żeby po prostu polecieć tam, żeby Marcina dobrze, jak najlepiej przygotować w tej stójce i żeby Marcin odniósł kolejne zwycięstwo, no na to liczymy, tak? Marcin sam liczy na to. Wiadomo, że tutaj trzeba być przygotowany na te mocne ciosy Andrzeja, to przede wszystkim tutaj też na to trzeba zwracać uwagę, trzeba umieć sobie z tym poradzić, bo jeśli już, to on może rzeczywiście gdzieś tam trafić. Marcin tutaj, jak z nim rozmawiałem, twierdził, że rzeczywiście on będzie robił wszystko, żeby wyprzedzić te jego ewentualne trafienia i same mogą gdzieś mocno zaskoczyć, bo ta szczęka Andrzeja też, jak wiadomo, do końca nie jest taka twarda i mocna, to już też i swiek swoje robi i tak dalej. Dokładnie, ale to jest UFC, to wychodzi dwóch mężczyzn, dwóch gladiatorów, którzy walczą i naprawdę tam wszystko może się zdarzyć. Jasne, szczęka przeciwnika już nie jest tak mocna i odporna, jak była kiedyś. Ta stójka nadal jest niebezpieczna, ale tak jak mówię, no, gdzieś tam we wszystkim mamy, w każdej płaszczyźnie mamy szansę, żeby tą walkę szale zwycięstwa przechodzić na swoją korzyść. Myślę, że jesteśmy zmotywowani, sam Marcin jest zmotywowany i chętny do pracy, także nie boimy się wyzwań tak w żadnym przypadku, w przypadku żadnego zawodnika, także lubimy wyzwania, motywuje nas to, na pewno nie spoczyniemy na laurach i będziemy ciężko pracować, żeby osiągnąć sukces. Troszkę rozczarowanie ostatnim ustępem Daniela Omielańczuka, czy nie? No wiadomo, że też to wiadomo, tak trudno to równoważyć. No, Stefan Struwe, zupełnie inny zawodnik, bardzo trudny, niezwykle wysoki człowiek, który no rzeczywiście trzeba sobie z nim specyficznie jakoś tam układać ten plan. Teraz znowu też nie udało się Danielowi wygrać z kolejnym rywalem.
tak dzisiaj patrzyłem, to jednak jest cały czas pełen werwy, ochoty, motywacji do tego, żeby jeszcze tam w tym UFC powalczyć trochę. Jest, to jest tak, walczymy tak, jak przeciwnik nam pozwoli. No, przeciwnik wyeliminował pewne rzeczy, które chcieliśmy zrobić, nie zgrało to. Raz się wygrywa, jak się przegrywa. Taki jest sport. Fajnie, super, jak się wygrywa i wtedy do, nikt nie rozlicza zwycięzców, tak? No, gorzej, jak jest ta porażka, tak? No, ale trzeba się otrząsnąć i wyciągnąć wnioski, jak po każdej przegranej i nie załamywać i walczyć dalej, no. I robić swoje po prostu. Daniel swoje robi, jak rozumiem, cały czas. Jak najbardziej. Nadal jest głodny walki, odpoczął teraz, podleczył kontuzję, jest gotowy, zaczynamy się ruszać powolutku i czekamy, jak się nie mylę, 7 lipca. No właśnie, 7 lipca. I będzie, rozumiem, też w 100% przygotowany do tego pojedynku. Jak każdy nasz zawodnik. Powiedz, bo tak sobie zaraz, jak to UFC już załatwiłem, jeszcze Janek został, ale Janek to wiadomo, no jak mówiliśmy, na razie nie trenuje. Janek na razie musi odpocząć, wyleczyć kontuzję, poskładać się, ten kciuk musi się zagoić, miał składany kciuk chyba w zeszły wtorek, zagoi się, pewnie wróci. Coś tam będzie robił, bo nogi ma zdrowe, także drugą rękę też, także na pewno coś nie usiedzi zbyt długo na jednym miejscu i aktywnie będzie coś robił. Ostatnio braliśmy udział w biegu charytatywnym dla psiaków adopcyjnych ze schronisk, tak? No, czyli jednak rusza się cały czas, bardzo dobrze, nie myśli o tej kontuzji, to też ważne, jak zwykle u Janka w głowie wszystko gra. To też dobra wiadomość. Widziałem jeszcze ci tak, Marcina Schrödera, dzisiaj jeszcze tu u ciebie widziałem. On szykuje się dla odmiany w trochę innej formule na galę FEN. I co? Jak jego stan przygotowań? Pomaga mu troszeczkę, ma sparing partnerów, żeby poprawić tą stójeczkę. Fajnie, że koledzy z MMA mogą z nim posparować, zawodnicy, ma dobrą stójkę, mocno kopie. Fajna jest konfrontacja, ja w ogóle lubię, jak zawodnicy wymieniają się doświadczeniami, czy to z różnych styli, czy to pięściarze, czy to zapaśnicy, czy to stójkowi. I gdzieś tam wrzucamy to i możemy razem czerpać i nauczać siebie nawzajem. Także myślę, że ta współpraca jest obopólna i korzyści są obopólne dla obydwu stron. Obopólne korzyści to tak od dawna już też podkreśla tej waszej współpracy, chociażby Rafał Jackiewicz. Wiem, że on znowu tam gdzieś wraca nam na ornament tutaj, jeśli chodzi o te sporty walki. Jak z Rafałem sytuacja, powiedz, bo ten człowiek jest zawsze niezwykle interesujący. Czy znów gdzieś tam jakieś pomysły ciekawe ma, oryginalne? Jak sam pseudonim jest wojownikiem, tak, Rafał Jackiewicz, nasz wojownik, nieustający, cały czas chce walczyć, nadal płonie w nim ta iskra i chęć do walki. 20 maja walczy walkę bokserską, 23 czerwiec K1. Wraca do kopania, mocna walka z Rafałem Dudkiem, naszym zawodnikiem, który już podpisał kontrakt z Glory, DSF Kickboxing Challenge, Nowy Sącz, zapraszam wszystkich do oglądania. Będzie fajne widowisko, Rafał Jackiewicz, Rafał Dudek, były kickbokser, pięściarz, zawodnik K1. Mega konfrontacja. No i właśnie, bo to jest taki pojedynek, który rzeczywiście tak troszeczkę może gdzieś tam w tym cieniu tych wielkich wydarzeń, które nam się dzieją, troszkę może umyka, ale to jest naprawdę walka, jedna z ciekawszych w tym roku, jeśli chodzi o te nasze podwórko w sportach walki. Też można tak powiedzieć, była konfrontacja trochę doświadczenia, troszeczkę w wieku z taką młodością, z takim nowym jakby, jak wiem, tak troszeczkę, czy to za daleko już wybiegam? No, na pewno konfrontacja. Rafał dawno nie kopał, chociaż był mały epizod z KSW, gdzie... Czy próbował kopać? Próbował kopać, coś tam robił. Jak to jest pewny slogan, tanio skóry nie sprzedał, powalczył całe chyba 2,5 rundy, tak naprawdę walczył tyle, ile mógł. Tu w K1 jest 3 rundy po 3 minuty, także myślę, że jest w stanie to zrobić i jest w stanie pokazać i się dobrze przygotować na tą walkę i pokazać dobre widowisko. A tak swoją drogą, tylko już podsumowując, jeśli chodzi o tą sprawę K1, pozwól, tylko zapytam się jeszcze, jak ty oceniasz szansę w ogóle Rafała Dudka w Glory i jak ty oceniasz jego możliwości, jeśli chodzi o tą organizację, bo to faktycznie też takie dość duże wydarzenie. Chyba nie przesadzam, jeśli powiem, że troszeczkę tak, jakby polski zawodnik znalazł się w UFC, tak Rafał Dudek troszkę w takim UFC kickbokserskim teraz wylądował. No to jest chyba już kolejny nasz zawodnik, który jest w Glory, tak, bo jest jeszcze Paweł. Także fajnie, że nasi kickbokserzy istnieją gdzieś na rynkach światowych i są doceniani. No, mam nadzieję, że ta przygoda potrwa tam dosyć długo, także będziemy się cieszyć zwycięstwami Rafała Dudka.
To ja sobie na koniec jeszcze pozwolę ci podpytać o jedną osobę, z którą też od wielu, wielu lat jesteś związany. Osobę, która teraz walczyła na gali KSW-38 z Antonim Chmielewskim. Jaka sytuacja, jeśli chodzi o niego? Dalej będziecie, rozumiem, gdzieś tam przygotowywać, jeśli chodzi o tą stójkę z Antkiem. Do tej walki Antka jakoś nie było okazji przygotowywać. Antek trenuje teraz u Mirka Okińskiego. Jasne, zawsze pomogę, zawsze jestem przy nim, przyjaźnimy się, kumplujemy, zawsze służę radą. Ja teraz mam taki okres ciężki, że często wyjeżdżam i nie mogłem być na tej walce. Jakbym był, bo byłem jak w Stanach, to na pewno bym był i wspierał Antka. No, potoczyła się tak, jak się potoczyła ta walka, wszyscy widzieliśmy. No, szkoda, mogło być troszkę więcej fajerwerków, troszkę więcej tego boksowania. Mogła być ta walka bardziej widowiskowa jeszcze bardziej, ale myślę, że zarówno jak i jeden pan, jak i drugi czuli przed sobą respekt i żaden nie chciał pójść na otwartą wojnę i na taką pełną konfrontację, na taką bójkę ringową.